Jak czują się tygrysy po majówce? No, majówka pewnie mogłaby być ładniejsza, ale 3 maja to zawsze super święto. To jest niezwykła rocznica. Dzisiaj rano Zgromadzenie Narodowe i bardzo ciekawe wystąpienie, szczególnie prezydenta Litwy, który na pewno dużo bardziej ofensywnie o geopolityce, o polityce wschodniej niż pan prezydent Duda, z konkretną myślą i z konkretnymi propozycjami. Czyli bliżej panu do Litwy niż do Polski? Nie, panie redaktorze, to, że oceniam lepiej prezydenta Litwy i jego dzisiejsze wystąpienie, bo niestety nasz prezydent nie wykazał się, przeholował trochę z historią, bo za dużo było o historii, a za mało było o przyszłości. I to nie było wystąpienie godne głowy państwa na Zgromadzeniu Narodowym, bo nie było żadnej myśli politycznej w tym. No, o głowę przebił go prezydent Litwy. No dobrze, zostawmy przeszłość, pomówmy o przyszłości i to bardzo niedalekiej, bo już jutrzejszej. Jutro super głosowanie się szykuje w Sejmie, jak pan zapewne wie, panie prezesie. Rząd na prośbę Lewicy wysłał już do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy, więc jutro mamy głosowanie nad ratyfikacją zasobów własnych. Jak pan zagłosuje? Jak zagłosuje pańskie ugrupowanie? Jutro mamy posiedzenie klubów w tej sprawie o godzinie 12 i tam podejmiemy ostateczną decyzję, ale tak jak mówimy od początku, my chcemy głosować za. Po to stawialiśmy warunki, żeby móc głosować za i analizujemy od godziny 16 ten dokument ostateczny, który trafił do Brukseli. Na pewno jest część warunków spełniona, to co mówiliśmy już na początku marca, czyli komitet monitorujący, w którego składzie będą i przedsiębiorcy, i pracownicy, będą również organizacje pozarządowe. Ważne jest to, co analizujemy teraz, czyli zwiększenie środków na rolnictwo. Był 1%, jest więcej. Pan poseł Maliszewski jutro będzie dawał raport, czy jest to dla nas satysfakcjonujące i to jest ważny element w podjęciu decyzji. No i rzecz też kluczowa, więcej pieniędzy dla przedsiębiorców, bo na pewno nie można byłoby się zgodzić na to, co było w pierwotnej wersji, gdzie tylko molochy państwowe na wzór Gierka miały być dotowane.